24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, witam serdecznie pana posła Pawła Poncyliusza z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Szanowny panie pośle, widziałem pana na zdjęciach z imprezy urodzinowej Roberta Mazurka, jak pan rozmawiał z Tomaszem Siemoniakiem, chyba między innymi z Michałem Dworczykiem. A tu pan Jan Grabiec dał komunikat do Polskiej Agencji Prasowej, że pan Borys Budka i Tomasz Siemoniak oddali się do dyspozycji zarządu partii. Pan, zdaje się, nie jest w Platformie Obywatelskiej, tylko w Koalicji Obywatelskiej, ale jest pan wiceprzewodniczącym klubu. Klubu Koalicji Obywatelskiej. Czy w związku z tym pana też dotkną jakieś sankcje za to, że pojawił się pan na tej imprezie? Mam nadzieję, że nie, ale to nie, też nie wtrącam się w to, co robią koledzy z Platformy Obywatelskiej. Mają swoją agendę, mają swoje jakieś reguły. I takie podejmują decyzje, ale nie wiem, jak pod jakim wpływem oddali się do dyspozycji Donalda Tuska, Tomasz Siemoniak i Borys Budka. Znaczy, no, jakie były tam konkretne rozmowy. To też nie znam tych szczegółów. Mm-hmm. No, pan się na przykład tak chyba, bo może zapytam o to. Na przykład z Michałem Dworczykiem to przecież jeszcze z czasów harcerstwa się chyba panowie... Dokładnie. Jedyna rzecz, o której żeśmy rozmawiali, to pandemia, koronawirus, szczepienia. Zresztą tam podszedł do nas też pan Tomasz Rożek, który nie był znany Michałowi Dworczykowi, a mnie był znany przez YouTube'a. Popularyzator nauki, powiedzmy. Dokładnie. I żeśmy zaczęli rozmawiać właśnie o pandemii, jak to widać z perspektywy na przykład publikacji w chyba miesięczniku Lancet, o którym właśnie pan Tomasz Rożek opowiadał, o tej trzeciej dawce, że wcale ona niczego nie zabezpiecza, że są nowe badania. O tym rozmawiałem akurat. No, w tym momencie, i tam zresztą był z nami w którymś momencie też Tomasz Siemoniak. Czy to... No, ale wie pan, no to szczerze mówiąc takie... Czy to nie jest przesada, żeby tak uważam, karać za takie to, co wy macie, omijać się w Sejmie, przechodzić na drugą stronę ulicy? Nie, powiem tak przewrotnie. Tydzień wcześniej była beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i po tej beatyfikacji też był obiad, w którym wielu prominentnych polityków było w Prawa i Sprawiedliwości na tym spotkaniu, ale było też i kilku polityków Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że to trochę przesada. Znaczy, ja rozumiem, że cały materiał był w kontekście takim, że tu w Sejmie prezes Banaś prezentuje swoje ustalenia z kontroli państwowych, a tu politycy gdzieś tam chodzą po jakichś lokalach. Natomiast no, spotkania, znaczy ja nie poszedłem tam spotkać się z Michałem Dworczykiem, poszedłem tam świętować 50-lecie Roberta Mazurka, którego znam ponad 20 lat. No, dłużej chyba znam Michała Dworczyka, ale nie miałem jakiejś przyjemności fraternizowania się z różnymi politykami, rozumiem, gośćmi też audycji Roberta Mazurka na przestrzeni lat. I nie po to tam poszedłem. Bardziej chodziło o takie wyrażenie szacunku wobec Roberta Mazurka. Myślę, że każdy z Polaków chodzi ale, panie na pośle, różnego rodzaju rodziny, moim zdaniem imieniny. Nie musi się pan absolutnie tłumaczyć, bo to jest przecież normalne, że ludzie cywilizowani spotykają się z sobą towarzysko. Powód całej takiej zawieruchy wokół uczestników tego spotkania. No, że w dorozumieniu jest tak, że myśmy tam poszli i że tak powiem, śmiali się z wyborców w ten sposób, że rozmawiamy sobie jak jacyś, no, prawie że przyjaciele. Te przyjaźnie dzisiaj nie mają znaczenia w polityce i to trzeba powiedzieć sobie uczciwie, nawet jeżeli nas, polityków, łączą historie z różnymi politykami z drugiej strony sceny politycznej. I powiem szczerze, że ja mam zawsze taki problem, że jak wchodzę na spotkania, gdzie są politycy Prawa i Sprawiedliwości, to jestem wobec nich wręcz za ostry i czasami ktoś z moich takich znajomych, przyjaciół niepolitycznych mówi: weź ty się uspokój, przestań tutaj takie zadawać zaczepne pytania albo wyrażać jakieś zaczepne komentarze. Także
zapewniam pana i państwa, że to nie jest tak, że sobie pijemy z dzióbka poza kamerami telewizyjnymi czy poza mikrofonami radiowymi. A co by było bo w tym złego, gdybyście się lubili, będąc po drugiej stronie barykady? Czy trzeba w rodzinach, wśród dawnych kolegów to wszystko traktować tak, że nie ma żadnego gruntu prywatnego, tylko wszystko jest polityką? To chyba przesada. To prawda, że no każdy z nas ma swoje jakieś historie z przeszłości, w kontaktach z różnymi politykami, różne rzeczy się robiło i w polityce, i tak jak ja, w harcerstwie, w jakichś tam organizacjach takich na poły młodzieżowych, na poły społecznych, na poły po części politycznych. Jakieś tam. Pan trochę umniejsza, bo pan w harcerstwie dużo zrobił, to ja dopowiem. To prawda, aczkolwiek wie pan, no byli tacy, co zrobili jeszcze więcej, no choćby Aleksander Kamiński, który napisał Kamienie na Szaniec. No tak, ale to były trochę inne czasy. Stworzył harcerstwo po 57 roku, także ja przy nim to maluczki, ale faktycznie myślę, że wielu wspomina mnie z harcerstwa raczej w dobrym kontekście, a mówię, traktuję dzisiaj funkcjonowanie w polityce też jako taką kontynuację takiej służby państwowej, jeżeli tak to zabrzmi pompatycznie, to przepraszam, ale no tak jest. No. I myślę, że wielu moich kolegów z harcerstwa, którzy dzisiaj opowiedzieli się po stronie Prawa i Sprawiedliwości, też próbują coś robić w poczuciu takiej odpowiedzialności za państwo. I nie jest tak, że jakiekolwiek takie spotkania nieformalne to jest okazja do tego, żeby w ogóle się tam fraternizować i de facto sobie przyznawać rację na kanwie politycznej. Czegoś takiego nie ma. Bardzo często, nawet jeżeli to są spotkania nieformalne, to one cały czas są w osnowie politycznej i takiego trochę takiej debaty czy sporu politycznego, patrzenia na te same przedsięwzięcia w różny sposób. No nie wiem, posłowie się spotykają co tydzień w Pendolino, jak wracają do swoich domów, do swoich okręgów, gdzie jak jedzie Pendolino do Katowic, to jest grupa, nie wiem, 5-7 posłów, którzy siedzą obok siebie, więc też myślę, że jest to trochę przesadzone, aczkolwiek ja rozumiem ten kontekst tego, że akurat w tym czasie odbywało się posiedzenie Sejmu, no, ale, i był konkretny panie punkt, pośle, ale kto zna procedurę sejmową, wie dobrze, że... to wystąpienie Mariana Banasia nie było, a poza tym on już to wszystko wcześniej powiedział i można to było przeczytać sobie przecież. No, rozumiem, że w piątek mieliśmy wydarzenie w Warszawie właśnie towarzyskie i to zostało w jakiś sposób opisane. No ale myślę, że to nie jest ważne w porównaniu z tym, z jakimi, no z właśnie, jakimi wyzwaniami mamy dzisiaj. To jest zaskakujące, że to się stało czołówką w gazetach dzisiaj. A przecież co takiego? No, takie rzeczy się zdarzają. Czy Donald Tusk, spotykając się z klubem Koalicji Obywatelskiej, przestrzegał was, że pewnych rzeczy nie można robić, spotykać się? Czy w ogóle była mowa o takim jakby kanonie zachowania, który jest... Nie, znaczy ja rozumiem też stanowisko Donalda Tuska w kategoriach takiego poczucia, że mamy dzisiaj taki bardzo ostry spór polityczny i tam, gdzie i czego od nas wyborcy Koalicji Obywatelskiej oczekują, to takiego bardzo pryncypialnego zachowania wobec polityków rządzących i dawania im na każdym kroku sygnału, że my się na to, co oni robią w wielu kwestiach, nie mówię, że w 100%, nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na takie turbowanie mediów w Polsce. No choćby koncesja TVN24 też pokazała, że można było to spokojnie zrobić wiele miesięcy temu, a robi się to w ostatniej chwili i tylko dlatego, że obowiązuje prawo europejskie. Już od tego odwrotu nie ma, bo koncesja udzielona na terenie Holandii musi być potwierdzona na terenie innego kraju Unii Europejskiej, jeśli taki wniosek zostanie złożony. Więc nie zgadzamy się na to, co dzisiaj rządzący proponują w sferze podatkowej. Mamy duże wątpliwości co do propozycji rozwiązań, jeśli chodzi o służbę zdrowia. I myślę, że to jest tak naprawdę dla wyborców ważne, aczkolwiek no ja wiem, że oni też czasami żyją gazetami takimi faktowymi, tak, brukowymi, które właśnie próbują z jakiegoś faktu robić no, awanturę wokół grupy polityków na cały kraj.
ale rozumiem, że dzisiaj mamy, znaczy rozumiem politykę Donalda Tuska, że mamy dzisiaj właśnie taki totalny spór polityczny, taki fundamentalny spór polityczny, nie wiem, o sądy, o prokuratury, o to, co w Polsce się dzieje, w gospodarce. No i dla wielu wyborców to oznacza, że mamy siedzieć w okopach i tylko strzelać argumentami naszych przeciwników. Natomiast no, zdajmy sobie sprawę z tego, że polityka też jest taką koncyliacją, taką debatą. Tego może nie widać z sali sejmowej, ale no bardzo często, jak się pokłócimy poprzez mównicę sejmową, potem w korytarzu zaczynamy używać argumentów i gdzieś zbliżamy swoje stanowiska na wiele kwestii. Ja się zajmuję na przykład transformacją energetyczną i wiele rozmów prowadzę, nie tylko z ekspertami, bo pan był wiceministrem gospodarki i tym się zajmował. No więc no, tym bardziej mogę coś więcej na ten temat powiedzieć, ale niż na przykład o pomocy społecznej. Żartują sobie internauci, że ci, którzy tam poddali się, czy oddali do dyspozycji, to źle się tłumaczą, bo powinni zastosować metodę Witi z samych swoich, który pytany przez Kazimierza Pawlaka, dlaczego on tak z tą Jaćką od Kargulów się zadaje i tak na nią patrzy tęsknym wzrokiem, to odpowiedział, że jak tak się na nią napatrzy, to tak tych Kargulów nienawidzi, że zgodnie z linią rodziny. Można było nie, takim żartem odpowiedzieć? No nie, znaczy panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam. To, że bywamy w różnych tych samych miejscach, na właśnie spotkaniach, na których zapraszają nas, nie wiem, dziennikarze, znajomi, którzy też mają swoich kolegów po drugiej scenie, po drugiej stronie sceny politycznej, nie oznacza, że my tu jesteśmy bardziej spolegliwi czy wyrozumiali dla polityków obozu władzy. Nie, tak nie jest i tak nie będzie, nawet jeżeli będą spotkania gdzieś przypadkowe czy mniej przypadkowe. Każdy jest człowiekiem i prowadzi z politykami PiS-u. I prowadzi normalne życie także jakby obok polityki. Bardzo dziękuję pan poseł Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem Polskiego Radia.